Hello, dzisiaj witam Was ze Strzebowisk, aczkolwiek nie będę opowiadał dziś o strzebowiskach, tylko troszkę sobie popsioczę. Na pewno zauważyliście, że ostatnimi czasy filmy pojawiają się albo rzadziej, albo też są one krótsze. I rzeczywiście tak jest. Mówiąc szczerze, prosto z mostu, po prostu się zmęczyłem. No, od 2 lat już z ogonkiem, prawie że tydzień w tydzień nagrywam filmy. I ten mój jakby tryb życia też dostosował się pod to, żeby w wolne dni nagrywać filmy. I oczywiście z jednej strony mnie to niesamowicie cieszy, że robię coś fajnego, co podoba się ludziom, ale to też jednak w jakimś sensie męczy. Bardziej chodzi tu o sferę psychiczną niż o takie typowe zmęczenie. Chociaż ono też się pojawia, ale do tego jeszcze dojdę. No w ogóle ten rok jest jakiś taki. No właśnie, jakiś taki. Bo już jedną przerwę dłuższą w tym roku miałem, gdzieś tam w okolicach marca, kwietnia. Teraz być może będzie druga. Tak, to też wynikać może z tego, że po prostu ja tu już chyba wszędzie byłem. Przynajmniej w tych miejscach, które stricte mnie interesują i o których chciałem opowiedzieć Wam. I tak nieraz, właśnie ostatnimi czasy, tak sobie myślę, o czym by tu nagrać następny film? I tak, tu już byłem, tam już byłem, o tym opowiadałem. Jakby powoli zaczynam jechać na oparach. Oczywiście te pomysły nadal są. Bardzo chciałbym nagrać film o Żydach. Tutaj z Bieszczad, z okolic. Bo to też jest arcyciekawy temat. Wszedłem pod górkę i się trochę zapowietrzyłem. To jest arcyciekawy temat. Tylko to już będzie taki film, do którego będę musiał sobie napisać jakiś scenariusz, przygotować się do niego tak na takim etapie przedprodukcyjnym, że tak to ujmę. No. Muszka, chyba. No tak, w tym roku skończyłem też 30 lat, także może to stąd. Jakieś pewne zmiany życiowe, które też przeprowadzam, usuwając z tego swojego życia pewne toksyczne elementy. Dobra. Wracając bardziej do kanału. Takie zmęczenie dopada każdego twórcę. Czy to będzie muzyk, czy to będzie youtuber, czy ktokolwiek inny. To dopada
każdego, albo przynajmniej prawie każdego, ewentualnie osoby, które wkładają w to swoje serce i nie robią tego tylko i wyłącznie dla pieniędzy. O, może tak to ujmę. Niedawno podobny film nagrał Mariancello. To jest jeden z największych? Nie, to jest największy polski youtuber szachowy. I też właśnie o tego typu kryzysach w tym filmie opowiadał. Także no... Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. I co? Aha, to zmęczenie fizyczne. No ono też się pojawia. Też jest akurat w tym właśnie momencie. A bierze się ono z tego, że no jest środek sezonu. Ja robię w gastro, w kuchni, także 50 stopni. No i to też człowieka wypompowuje. A teraz jest też na dodatek taki moment, taki pik. Może to już jest taki moment krytyczny w sezonie, że dzieje się najwięcej, a jednocześnie człowiek jest już tym zmęczony. I no, długi weekend teraz sierpniowy się szykuje, także no, praca po 10 i więcej godzin w tym upale. Gastro jest przedziwne. To jest jednocześnie robota fizyczna, jednocześnie umysłowa, bo to jest bardzo dużo planowania, co teraz, co dalej, co te przy tych daniach. To jest... No ja to już kiedyś mówiłem, że... to trzeba albo naprawdę kochać, albo być szalonym, a ja jestem gdzieś pomiędzy. No. Także to też jest taki czynnik. Co mogę dodać jeszcze? Te plany są na kolejne filmy, tylko że one są bardziej dalekosiężne, bo będę mógł je zrealizować dopiero po sezonie turystycznym, który kończy się z nadejściem listopada. Nie chcę tutaj mówić za wiele, bo często z takich dalekosiężnych planów później wychodzi mniej niż więcej, ale mogę zdradzić, że złożyłem wniosek o paszport. Także... O, jakby się to udało zrealizować. Znaczy, paszport się da zrealizować, tylko ten wyjazd. Ale by było filmów. Uhuhu. No. No, tych filmów nagrałem już prawie 100. Tam, jak się wejdzie na kanale w tę zakładkę wideo, to tam jest już, że 103 albo 104. Ale to w tę liczbę są wliczone też shorty, czyli te filmy krótkie. A takie, powiedzmy, pełnometrażowe, no to jest coś koło 95. No to jest... To też jest ogrom pracy. To nie jest taki hop-siup, jak mogłoby się wydawać. Ten montaż, to wszystko... No, nagrywałem też filmy na ponad pół godziny, to później montaż potrafi trwać 4-5 godzin.
a jeszcze na słabszym komputerze, którego jestem posiadaczem, no różne historie się dzieją, ale to już tam będę ewentualnie o tym procesie nagrywania, montowania i tak dalej, to już kiedyś opowiadałem w filmie, w którym to było filmie? W życiu youtubera chyba. Gdzieś tu się powinna zakładka pojawić. No i co? Kurczaczki. No tak to jest. Postanowiłem z wami się podzielić tymi doświadczeniami. Myślę, że to też jest fajne. Dzielić się właśnie tym. Bo ja filmy nagrywam naprawdę od serca. O rzeczach, które mnie naprawdę interesują. O historii, o trochę o przyrodzie. Generalnie. O tym, co mnie ciekawi. No i w mniej lub bardziej ciekawy sposób staram się to wam przekazywać. Jest to niesamowicie rozwojowe, przyjemne, no ale wiadomo, to się tam później gdzieś musi wyrównać, bo jak gdzieś z jednej strony będzie za dużo, no to z drugiej strony będzie za mało. No i wiecie, no coś na zasadzie, że jak to się mówi, że natura nie lubi próżni. No. I tak jak już mówiłem, chyba większość twórców przechodzi takie krytyczne momenty, tylko że bardzo mało osób o tym mówi. Nie wiem dlaczego. Może się wstydzą, może coś tam, nie wiem. Ja postanowiłem się podzielić. Tak jak i wspomniany wcześniej Mariancello. Całkiem niedawno, no, nie dalej jak miesiąc temu. Dobra, trochę sobie popsioczyłem. Wzdłuż torowiska, którego w zasadzie nie widać, dotarłem ze Strzebowisk do Przysłupia. I odesłać was mogę jeszcze na mój drugi muzyczny kanał Mateusz Lang Music. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem.